Moi drodzy, pięknie wyszło nam to powitanie wiosny. Wiosna chyba nas polubiła, bo przywitała nas pięknym, ciepłym słońcem. Powoli ten festyn będzie dobiegał końca, więc czas, aby podziękować tym, którzy przy tym festynie się najbardziej napracowali. No myślę tutaj już o gospodarzach raczej niż o towarzystwie. W każdym razie dziękuję bardzo, bardzo serdecznie w imieniu całego Towarzystwa Miłośników Ziemi Bronieckiej za piękne tutaj przygotowanie tej imprezy, za piękną współpracę. Przypomnę, że organizatorem tegorocznej imprezy powitania wiosny we Wróblewie było Towarzystwo Miłośników Ziemi Bronieckiej, Wroniecki Ośrodek Kultury, Rada Sołecka razem z Kołem Gospodyń Wiejskich we Wróblewie, Ochotnicza Straż Pożarna, którą widać było. Dziękujemy za obstawę podczas przemarszu. No i za świętego grilla. Bo ja myślałem, że to nie jest tak. Najpierw tego te kiełbasy spalą, później zaczną podlewać, a później dopiero częstować. A się okazuje, że jednak nie. Bardzo dobrze upieczone kiełbaski były. Super. Brawo. Koło Gospodyń Wiejskich, za te placki, świetne wypieki, super. Chyba częściej tu do was przyjedziemy. Cieszymy się. Komu jeszcze podziękować? Przedstawicielom tutejszego klubu, bo też w części gościmy, prawda, na ich terenie. Bardzo ładny macie ośrodek, świetny, zadbany naprawdę. Podziwiać, podziwiać. Brawa! Tak. A teraz poproszę do siebie pana sołtysa Przemka Biedziaka, no, który widać, że ma w tej wiosce duże poparcie, bo skoro ma tylu pomocników i tak tu wszystko ładnie kwitnie w tej waszej wiosce, no to tylko gratulować, tak? Ja bym chciał... Chciałbym właśnie tutaj podziękować takim, żeby ślad został, tak? Żeby ślad w kronice chociaż został, takim stosownym pismem okolicznościowym od towarzystwa. Więc dziękujemy Radzie Sołeckiej wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich, Straży Pożarnej, Klubowi Sportowemu i mieszkańcom Wróblewa za to, że byli, że przyszli, za to, że współuczestniczyli, przebrali się, przybrali trochę trasę balonikami, kwiatkami na drzewach, które jeszcze nie zdążyły zakwitnąć, więc je zrobili sami i przypieli. Było fajnie. Tak, i wiosence naszej, super. O, zdemaskował się teraz. Kamera na wiosenkę, tak, prosimy. Świetnie. Więc dziękujemy za gościnę i wspaniałą, sympatyczną imprezę powitania wiosny 2017. Doceniamy Państwa przedsięwzięcia prowadzone do wzbogacenia życia społecznego. Jesteśmy zbudowani Waszą działalnością kulturalno-sportową, która dobrze służy integracji mieszkańcom Wróblewa. To niezwykle cenne wartości, które należy pielęgnować. Gratulujemy i życzymy wszystkim jak najwięcej dobrych, radosnych dni we Wróblewie, pięknej i zadbanej wsi naszej małej ojczyzny. Brawa! Na pamiątkę. Teraz posłużę się ściągą, bo tutaj trochę więcej osób, mi bliżej nieznanych, jak tak będę bardziej tutaj gościł, to może i zapamiętam wtedy, ale poprosiłbym panią Kazimierę Chatkę do mnie, panią Kazimierę Chatkę. Brawo! Przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich. Też serdeczne podziękowanie, bo to od lidera wiele zależy. Jak on jest taką ma duszę, taką, która potrafi przyciągać innych, to naprawdę wtedy ta działalność kwitnie. Dziękuję. Brawo!
znaczy niech ten parasol nie będzie potrzebny, niech tu zawsze słońce świeci, ale gdyby, to na wszelki wypadek. Tak, dziękuję bardzo. Poproszę teraz tutaj o wystąpienie i przyjście do nas. Panią Grażynę Spychałę. Jest. Teresę Chraplak. Violettę Lebiedzińską. Jolantę Malinowską. Panią Aldonę Duda. Nie ma. No to niech chrzczą. To też dobrze. Nowy nabytek według niego, tak? Panią Bernadytę Błajek. Eugenię Jasnosik. Panią Jadwigę Smolarkiewicz. Elżbietę Panach. Panią Iwonę Dumną. I Lucynę Musią. Prosimy jeszcze do nas panią Smolarkiewicz Justynę. Dziękujemy serdecznie. Chyba, że ktoś chce coś powiedzieć. Nie? Ja rozumiem, że od razu idziecie wypróbować te kubeczki. Najpierw je trzeba z leczem wykować. Pamiętajcie, spirytus jest najlepszy. Czy jest? Nie wiem. A pędzicie? Pędzicie? To radę, to pewnie. Brawo dla organizatorów. Brawo. Jeszcze raz wielkie brawa. Ja do siebie jeszcze zapraszam. Panie Przejęsku, pewnie, że nie. Tu jeszcze mam taką osobę jak Dominik Krzyszkowiak. Jest taki. Ja myślałem, że taki wielce zasłużony strażak z medalami tu przyjdzie. Kurczę, dwóch go będzie prowadzić. A to kurde taki młodzian. I zasłużony? I zasłużony. I działacz. No to gratuluję. I działacz. I działacz. Nie. Będzie gasił sikawkę. Śnicę. Nie ma sikawki, musi dostać. Tak. I brawo! Wielkie brawa. Słuchajcie, strażacy kochani, taką małą gaśnicę dostał, bo tutaj jest społeczeństwo bardzo wychowane. One tutaj profilaktycznie, przeciwpożarowo tak działa, że większa gaśnica wam jest niepotrzebna. No i niech tak będzie, niech opatrzne za dwa biczuma. No, ale gdzie jest to wydziane? Ja bym to jeszcze prosił pana prezesa straży. Nie, nie, jak nie mogę. Siebie? No, jak widzę w stali, pana prezesa jak straży pożarnej prosimy. No, 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 tak to jest, nie? O,
O, tu mi podpowiada taka sobie ta dziewucha. Zobacz, zobacz, nie? Jak ta wiosna działa, wiesz co mówi? No niech pokaże swoją sikawkę. I co na to, prezesie? Jak to zwinie ta? Aha, no tak. Straż, rozumiem, że straż pożarną swoje węże zwija. No, brawo, brawo, brawo. Drogi prezesie Stanisławie, no w tym roku tak przypada, że Wróblewo świętuje 70-lecie powstania Straży Pożarnej. Dokładnie. No, to na tą imprezę też przyjedziemy. Ja myślę, że wtedy twoja sikawka będzie rozwinięta. Będzie, będzie super. Dobra. Na pamiątkę takie do, na 6 maja, tak, nie omieszkamy, będziemy. Więc tak, taka, takie małe nasze wydawnictwo na pamiątkę, więc zawsze sympatyczny prezes, mile wspomniany przeze mnie. Tak, co tam nam zostało? Ale się no właśnie, no właśnie, no właśnie. Czy ktoś jest w ogóle w tym gronie jakiś niedowartościowany? No bo co mu tak źle? Kurczę, no przyszedł, ale mówi, no wszyscy coś znają, nigdy nic. No to jakby co, to proszę na ochotnika. No nie musi to być żadna wiosenka, no słuchajcie, no. Może być w Kwiecie Wieku, ale i w takim już schodzącym też. Zapraszamy. No. Moim zdaniem pan są. Wszyscy są tak szczęśliwi. No, Wróblewie są ludzie szczęśliwi. Czarny Kruku, słyszysz? Tak, ja jestem niedowartościowana. Nawet nikt nie powiedział, że jestem patronem medialnym. To trzeba naprawdę pokazać ludziom. We Wróblewie są ludzie szczęśliwi. Ja czuję się niedowartościowana, jak zwykle zresztą, ponieważ nieważne jak było na imprezie, ważne jak ja napiszę, jak to sprzedam, tak? No i widzicie, nie znalazła się niedowartościowana. Proszę bardzo, Schwarzgapo, Schwarzgapo, to dla ciebie ten kubeczek. A że było wszystko dowartościowane, dopięte na ostatni guzik, więc musisz napisać wszystko ok, że było bardzo dobrze. Pan się czuł niedowartościowany, ale się wstydził przyjść. Nie, że to ktoś zauważył. To dziękuję, dziękuję. Bawmy się dalej, muzyczka niech gra. Jak jeszcze coś na grillu, o, jeszcze jest coś na grillu. Czyli można się częstować, tak. Może spytamy o wynik meczu, bo chłopaki przyjechały. Nie pytam. Tutaj wam nie. Tu jeszcze nie byłem. Nie. Ale w maju będę. Będzie w maju, okej. Okay. Nie będzie potrzebny. Ale ty kiełbasę to jak w zbliżeniu drób, nie? Koniecznie. No. Oj, ty mistrza piekarskiego. Próbowałam. Bo inaczej to nie przejdziemy. Nie, nie było. Czy dym was przesłania, tak? Jak to strażak? To nie jest, będzie zadymiona. Tak. Dym jest dobry mistrz. Pogoda, nie?